guma w tej pozycji służy mi między innymi do tego, żeby się nią stabilizować, ale też żeby dopiąć górę brzucha. Jeśli chodzi o ustawienia pleców, zwróćmy uwagę na to, żeby tutaj między plecami a matą, a podłogą nie było przestrzeni. Delikatnie ściągam ostatnie żebra w stronę miednicy i jakby na 10% swojej siły naciskam pępkiem w stronę kręgosłupa. W ten sposób stabilizuję swój odcinek lędźwiowy. Natomiast jeśli chodzi o zakres ruchu jest prawidłowy tu, ale zakres ruchu prawidłowy jest również tu czy tu. O co chodzi? Chodzi tak naprawdę tylko o stopień zaawansowania. Osoby, które mają mniej siły i mniej możliwości kontrolowania pleców w tego rodzaju ćwiczeniach, sugeruję, żeby na początku ruchy były troszeczkę krótsze i w momencie, w którym czujesz, że twoje plecy chcą się oderwać, to jest sygnał dla ciebie, żeby ten ruch zatrzymać i stopniowo, z biegiem czasu, z biegiem wzmacniania się, te ruchy po prostu będą mogły być dłuższe. No i jak również widać, guma do tego ćwiczenia, ona nie jest konieczna. Wystarczy prawidłowa, odpowiednia pozycja ciała.